8 sierpnia wspominamy błogosławionego Włodzimierza Laskowskiego, prezbitera i męczennika. Włodzimierz urodził się 30 stycznia 1886 roku w Rogoźnie. Był synem Stanisława i Klementyny z domu Głowińskiej. Po ukończeniu seminarium duchownego w Poznaniu 1 marca 1914 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Modrzu, Ostrowie Wielkopolskim i w parafii świętego Marcina w Poznaniu. Pełnił także funkcję sekretarza generalnego Caritasu, a także dyrektora gospodarczego w seminarium duchownym w Poznaniu. Z dniem 1 listopada 1927 roku objął stanowisko komendarza we Lwówku, a w roku 30 został dziekanem dekanatu lwowieckiego. Prowadził wiele prac, nie tylko duszpasterskich, ale i remontowo-budowlanych. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany 15 marca 1940 roku, po czym torturowany był w Forcie VII w Poznaniu, a następnie przewieziony do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 11160. Ostatnim etapem jego życia okazał się obóz koncentracyjny w Mauthausen, gdzie trafił 2 sierpnia 1940 roku. 8 sierpnia tegoż roku po rannym apelu lwowiecki proboszcz podjął pracę polegającą na noszeniu kamieni z kamieniołomu. Na pytanie obozowych dozorców, czy jest księdzem, odpowiedział twierdząco. Został wówczas zaciągnięty do pobliskiej szopy, gdzie oprawcy go kopali i skakali po nim. Gdy stracił przytomność, został odniesiony przez współwięźniów do obozowego szpitala. Tam został pobity po raz kolejny, tym razem drewnianą pałką. Skatowany kapłan zmarł jeszcze tego samego dnia. Według relacji świadków konał z imieniem Jezus na ustach. Beatyfikowany został przez papieża świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Włodzimierzowi prezbiterowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.